Bardzo sobie cenię to, że możemy mieć ze sobą kontakt, ale słowo kontakt ma dużo więcej wymiarów, o których opowie nasz dzisiejszy gość, czyli Maciej Błażewicz, który na co dzień zajmuje się centrum kontaktowym, można powiedzieć, czyli kontakt center w PLL LOT i opowie nam nieco więcej w zakresie tego, o co najczęściej pytają pasażerowie i jak można im pomóc. Zapraszam na naszą rozmowę, obiecuję, że będzie ciekawie. Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy z Maciejem Błażewiczem. Dzień dobry, Maciej. Dzień dobry. Jesteś niespotykanie spokojnym człowiekiem, jak cię tylko poznałem tutaj dzisiaj, biorąc pod uwagę, że. Pracujesz też w biurze, które nie zawsze jest synonimem spokoju, prawda? Ja generalnie więc... nie wynoszę pracy do domu. Więc... <laughs> Właśnie, radzisz sobie. I bardzo często mówicie o swoim biurze jako kontakt center. Tak dobrze, mam nadzieję, nie tak. mylę. Czyli jesteście w dużej mierze, można by było powiedzieć, lekarzem pierwszego kontaktu w zakresie no, niemal wszystkich spraw, które mogą dotyczyć całego naszego doświadczenia związanego z lotem, z organizacją tego lotu i ze wszystkim tym, co się dzieje po. Odbyć w tym locie, tak? Yy, tak. To czy my bardziej mówimy o sobie jako front do klienta? Okay. więc Pierwsza ta grupa, która yy, wspiera, pomaga, tak naprawdę od momentu tego, gdy nasi pasażerowie wpadną na pomysł, żeby gdzieś lecieć, założenie rezerwacji, później wszelkiego rodzaju modyfikacje, yy, dodawanie różnych usług, odprawa, jakieś dodatkowe wsparcie przed samym lotem. Także faktycznie od wszystkiego i też te pytania są bardzo różnorodne. Okej, okay, czyli jak ktoś ma jakieś pytanie, to ostatecznie właśnie trafi do was, do, do tego frontu, jak to ładnie powiedziałeś? Najlepiej by było, żeby trafił, bo po prostu nie będzie wiedział i po co mamy mieć jakąś sytuację niekomfortową, że czegoś nie wiemy, zawsze lepiej się przygotować i po prostu. Się z nami skontaktować, czy nawet na stronie sprawdzić, co, co nas czeka. No właśnie, bo to podejrzewam, że też tak z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego, z perspektywy pasażera. No... Mocno redukuje stres, fakt, że jesteśmy właśnie poinformowani, wiemy, że wszystko jest OK, i Wy tam wtedy chodzicie cali na biało. Rozumiem, jak najbardziej. A czy jest sytuacja taka, w której możesz powiedzieć, że jeśli mówimy o tych pytaniach, że są takie, które się na przykład najczęściej pojawiają i, i zupełnie nie jesteście zaskoczeni, kiedy takie pytanie właśnie przychodzi? To najczęściej to jest właśnie do, bardziej nie pytanie, ale prośba o dokupienie bagażu, posiłku, przewozu psa. Także to są tego typu tematy, gdzie to można zrobić w wielu przypadkach na stronie internetowej, ale też często ktoś po prostu prosi o pomoc i, i wtedy pomagamy. Więc te elementy najczęściej, jeżeli chodzi o dodawanie usług, ale też często pytania na temat tego, co można przewieźć, tutaj są bardzo, bardzo różne. Często nawet gdzieś tam zabawne dla nas, czy, czy nietypowe tematy, typu, nie wiem, smalec, bigot. Sumiany kapelusz, to wszystko gdzieś tam się też pojawia. Często też ludzie pytają o dokumenty podróży, mhm. i tutaj od razu bym chciał skorzystać z okazji Super. i powiedzieć, żeby, żeby gdzieś każdy też wiedział: my takich informacji nie udzielimy, mhm. ze względu na to, że kombinacja kraju wylotu, kraju przylotu, kraju transferowego i paszportu, który kraj wydaje paszport, jest tak różna i tak się zmieniają te wszystkie. Restrykcje też w pandemii, tak było teraz, nawet bez pandemii. Wszystkie tematy wizowe to jest na tyle skomplikowane i na tyle różnorodne, że lepiej po prostu skonsultować się z ambasadą czy z konsulatem. Ale tutaj też wychodzimy troszkę naprzeciw klientowi i mamy narzędzie na naszej stronie, gdzie po wpisaniu wszystkich tych danych dostajemy szereg aktualnych informacji, jakie dane, jakie wizy, jakie formularze. Więc zachęcamy do samoobsługi, sprawdzenia tego samodzielnie. Bo to, co my możemy powiedzieć przez telefon czy na kanale pisemnym, za chwilkę może być nieaktualne. Okej, okay, rozumiem. No to uczciwe postawienie sprawy, ale powiem Ci zupełnie uczciwie, że w momencie, w którym Ty mówiłeś o tych rzeczach dotyczących dokupienia bagażu i tych wszystkich elementów, i nie wiem, czy to jakkolwiek źle to zabrzmi, niby trochę nie przyszło do głowy, żeby się z Wami w tym temacie kontaktować. Ze względu na to, że też poprawnie jeśli się mylę, ale, ale wydaje mi się, że to działa trochę tak, że przychodzi do Ciebie ten sześciolitrowy czy sześciocyfrowy mm -hmm. numer rezerwacji i tam chyba możesz sobie kliknąć tam na lot.com, moją rezerwację i dokonać ewentualnie wszystkiego w ramach tego serwisu, który tam mamy. Ale ym, to nadal jest pytanie w sensie, nadal tak. się takie rzeczy zdarzają. Można i wiele osób to po prostu woli zrobić z kimś, tak? Robi to okay. pierwszy raz. Zresztą sama podróż, to znaczy dla nas, jako dla pracowników, może podróżowanie samolotem to jest, no nie jest nic strasznego, mm. ale dla wielu to jest jakaś sytuacja stresująca. W związku z tym, jeżeli potrzebuje tej pomocy, no to my ten stres możemy chociaż z tego elementu podróży odebrać. Bo okay. Podróż to nie jest tylko samo wejście do samolotu. A też te przygotowania, więc w tym pomagamy jak najbardziej. A jak wygląda taki typowy dzień osoby, która jest konsultantem, do której trafiają te pytania? Czy to jest jakiś rodzaj um, właśnie stałego, powtarzalnego rytmu? Czy to jest coś takiego, że. Nie jesteś w stanie przewidzieć, jakie pytanie za chwilę dostaniesz, w związku z tym jesteś w takim permanentnym stanie gotowości na wszystko. Tak sobie zastanawiam, co by było, gdybym ja tak się takim waszym konsultantem na chwilę stał. Czy my nie jesteśmy normalnym jakby contact center, u nas cały czas coś się dzieje. Okay. Jakby też specyfika branży lotniczej, która jest podatna na wiele różnych sytuacji na świecie, i pogodowych, mhm. i wszelkich wszelkich innych. Powoduje, że po prostu u nas nigdy tej nudy nie ma i nigdy nie wiadomo, co się stanie. Jak wstając rano, nigdy nie jestem pewien, co mnie czeka i kiedy wrócę. Ale to też ta specyfika dnia zależy od kanału, bo mamy zarówno infolinię, jak i kanały pisemne. Mm. Jeżeli chodzi o infolinię, no to wiadomo, jest konsultant czekający na połączenie. W trakcie rozmów oczywiście. Pomaga klientowi, jeżeli jest potrzeba, ma możliwość skorzystania z takiego zautomatyzowanego bota, takiej bazy wiedzy, która na bieżąco mu podpowiada różne informacje, więc tutaj też jest pewność tego, że to wszystko będzie przekazane kompletnie. Ewentualnie mamy też taki zespół ekspertów, gdzie konsultant będąc na linii z pasażerem, może się jeszcze dodatkowo wesprzeć taką pomocą, po prosząc klienta o chwilkę cierpliwości. Czasami to jest lepsze niż powiedzenie czegoś, czegoś nieodpowiedniego. Nie Poza tym, jeżeli nie ma połączeń, no to oczywiście cały czas musimy się gdzieś tam updateować, bo tych komunikatów, procedur jest mnóstwo, one się często zmieniają, więc tutaj no, na bieżąco zawsze trzeba być. A jeżeli to wszystko jest zrobione, nie ma w tym momencie połączeń, to gdzieś tam jest czas na integrację, na wymianę doświadczeń. My też staramy się organizować różnego rodzaju akcje, konkursy, quizy. Akcje społeczne też często gdzieś tam udzielamy się charytatywnie, więc to jest infolinia. Z kolei kanały pisemne tu jest zespół, który nie ma tego klienta nad głową cały czas mhm. więc tutaj jest okazja, żeby się konsultować na żywo, na bieżąco z zespołem robić burzę mózgów i to też, jakby cały zespół gdzieś tam pracuje wspólnie, żeby żeby każdy klient dostał to czego potrzebuje, a naszym celem jest przede wszystkim zarówno jakość, jak i to, żeby to było załatwione w pierwszym kontakcie, żeby to było jak najszybciej. Więc cały czas gdzieś tam się konsultujemy na kanałach pisemnych, tych pytań jest więcej, są takie bardziej zróżnicowana Nie wiem, może komuś jest, byłoby wstyd zadzwonić na ich wolny okay. jakąś dziwną rzecz, ale wiadomo, klawiatura wszystko przyjmie, więc tutaj, tutaj jest tego bardzo, bardzo dużo. Często też musimy się konsultować z innymi działami, więc. No właśnie, ale w momencie, w którym to jest napisane, to macie na to czas. I czy ja sobie dobrze to tak. potrafię wyobrazić, że to jest takie wielkie pomieszczenie, taki ogromny open space, gdzie siedzą osoby przy komputerach ze słuchawkami i właśnie jak cokolwiek jest nie, do doprecyzowania, trzeba właśnie jakiegoś eksperta ym, dopytać albo dość bardziej doświadczoną koleżankę czy kolegę, to wtedy po prostu że ktoś się wychyla, pyta i w czasie rzeczywistym uzyskuje odpowiedź? Czy to Tak, tak, yy, nie tak wiem, czy ale on... też komunikujemy się przez różnego rodzaju A, komunikatory, no tak, więc to nie, nie musimy się wychylać. Kiedyś było takie bardziej bieganie po całej sali okay. i open space i szukanie. Teraz nie, bo tak naprawdę... Mamy bazę różnych kontaktów, wiemy, kto za co odpowiada w całej firmie, no bo wiadomo, kontakt centralny jest tylko jakimś jednym elementem, więc sprawdzamy, z każdej strony ta, ta wiedza do nas dochodzi, bo nie dość, że samo szkolenie takiego kasiera lotniczego, który odbiera połączenia i realizuje te wszystkie modyfikacje w rezerwacji, takie szkolenie, żeby rozpocząć u nas pracę, to trwa 6 tygodni. Okay. Więc to jest sama baza. Tak naprawdę później codziennie Pojawia się coś, coś, coś cały czas no tak. coś nowego. Czyli dostajesz wtedy pytanie, musisz się dowiedzieć, w związku z tym wiesz tak. i stale jasne, rozumiem jak to działa. Natomiast kiedy mówiłeś o tym właśnie kontakcie i stwierdzeniu, które mi się bardzo spodobało, czyli że klawiaturę wszystko przyjmie, i tak sobie właśnie dokonałem własnego rachunku sumienia, że no ja chyba, mimo że PESEL się nie zgadza, to jakoś blisko mi jest generacji Z, która ma w ogóle, wiem, że systemowy problem z dzwonieniem, mhm. byłem ostatnio w kiedy przeczytałem badania, że od momentu, kiedy Martin Cooper wprowadził i wynalazł tak naprawdę i upowszechnił telefon komórkowy, no to wtedy wiadomo, że 100% zastosowania telefonu komórkowego, no to było dzwonienie, to dzisiaj ten współczynnik tak naprawdę zbliża się do 30%, czyli właściwie w 30% wykorzystujemy ten telefon jako, jako coś, do, do czego no, jesteśmy w stanie się z kimś połączyć. I tak sobie myślę o tym, czy to jest trochę też tak, że wy to zauważacie, że na przykład z roku na rok jest coraz mniej Połączeń telefonicznych, a coraz więcej zapytań pisemnych. Czy to tak nie działa u was? To się zmienia na pewno, tak? Mhm. Bo komunikatory gdzieś cały czas bardziej wchodzą, my też się coraz bardziej rozwijamy i nawet nie chodzi nam o to, żeby jedna grupa komunikatorów dominowała, czy nie wiem, nad tym kanałem głosowym, bo bardziej chodzi nam o pełną paletę różnych mhm. możliwości, tak? Różne pokolenia różni ludzie lubią różne komunikatory. My mamy. Poza samym tradycyjnym telefonem mamy Instagrama, Whatsappa, Facebooka, kanały społecznościowe, maile też są, jeżeli ktoś jeszcze lubi. To, to to wszystko jest cały czas gdzieś tam w użytku i tak naprawdę to od klienta zależy, którą drogę wybierze. Też nie zmuszamy nikogo do tego, żeby, muś, żeby posiadał Messengera czy Whatsappa, mm -hmm. bo mamy też opcję takiego anonimowego czatu, gdzie na stronie internetowej pojawia się taki widget, i tam można się zalogować lub przez Messengera lub po prostu jako gość i wtedy żadne Jestem. dane nie są pobierane. Natomiast teraz gdzieś na pewno widzimy popularność WhatsAppa. Mhm. To jest komunikator, który jest zarówno w Polsce, jak i na świecie w czołówce i, i to gdzieś dominuje. Też być może ze względu na to, że może ta anonimowość jest troszkę większa mhm. niż na Messengerze, gdzie to jest nadal powiązane z profilem. Tak. Ale dla nas tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, bo zarówno Facebook, jak i WhatsApp to są nasze kanały szybkie. Tu można zrobić wszystko, każdą odpowiedź otrzymać po polsku, po angielsku. Dominuje język angielski generalnie okay, w tych jednak. kontaktach. Wysłać dokumenty, wysłać jakieś screeny, zdjęcia, wszystko, co jest potrzebne. Z drugiej strony, my też możemy na kanałach pisemnych realizować płatności. Wysyłamy takie bezpieczne linki do płatności, jeżeli ktoś chce kupić jakąś usługę. To nie pobieramy kart płatniczych i tu od razu bym też zwrócił może uwagę na to, że zdarzają się różnego rodzaju profile, które się podszywają pod lot i wyłudzają różnego rodzaju dane, także tutaj pamiętajmy wszyscy, że my samodzielnie się nie kontaktujemy z pasażerem na kanałach pisemnych. Jeżeli ktoś napisze w komentarzu, na przykład na Facebooku, że potrzebuje jakiejś pomocy z rezerwacją, to my odpowiemy, że skontaktuj się z nami na wiadomości prywatnej i wtedy kontynuujemy już w bezpiecznym, jakby środowisku. Natomiast nie będziemy nigdy rozpoczynać, prosić, żądać jakiegoś pobierania aplikacji dodatkowej. Także to wszystko jest, jest tutaj pilnowane. Staramy się, żeby po prostu klienci nie dali się oszukać w żaden sposób. Super, że o tym powiedziałeś, bo żyjemy właśnie w takich czasach, w których ta wrażliwość danych jest no, niesamowicie kusząca dla wielu nieuczciwych hmm. ludzi, ale tak czy inaczej, szokujące w pewien sposób dla mnie było to, kiedy powiedziałeś, że ktoś wpisuje w komentarzu na Facebooku swój problem i wy to wychwytujecie tak. i, i, i jakby coś z tym się dalej dzieje. Tak, bo my na, na naszych profilach facebookowych czy mm -hmm. na Instagramie e, tworzymy różnego rodzaju content, e, tym się zajmuje dział marketingu, mm -hmm. e, natomiast naszym zadaniem w kontakt center w kanałach pisemnych jest nie tylko odpowiedź na wiadomość prywatną, ale też na właśnie komentarze. Tak? Staramy okay. się wchodzić w integrację. Więc zachęcamy oczywiście do mm -hmm. komentowania, tagowania nas na Instagramie, bo my bardzo lubimy zaczepiać pasażerów. Okej, okay, także... ale to właśnie byłbym w szoku, szczerze powiedziawszy, bo nie, nie spodziewałbym się tego, że ktoś się w ogóle zainteresuje jakimś tam wiesz, moim żalem na zasadzie, a samolot się spóźnił nie. albo coś w tym stylu. A wy jednak to bierzecie. I rozumiem, że wtedy ta rozmowa jest przekazywana, przekierowywana na wiadomości prywatne i tam jest kontynuowana tak. ze względu właśnie na wrażliwość danych. Tak, prosimy Ale ciekawe no, że, że, że to od Was wyjdzie, to jednak, mimo wszystko, wszystko chęć na zasadzie, ej, to widzieliśmy, że pewnie nie piszecie ej, ale jakoś to pewnie grzeczniej jest, ale, ale, ale ostatecznie na zasadzie, no chodź tutaj, sobie staniemy w kąciku i ci pomożemy. To trochę tak to działa. Trochę tak. I też jeżeli chodzi o ej, to tak naprawdę jeżeli pasażerom to by pasowało, mhm. jeżeli oni sami chcą, żeby to w takim to nie było prowadzone, to my jesteśmy elastyczni, my Ciekawe. się dostosowujemy i, i, i potrafimy nawet pożartować. Czy wrzucić jakiegoś gifa Mema, także staramy Doświadczyłem się. Doświadczyłem tego na WhatsAppie, bo rzeczywiście szoku, szokiem dla mnie było to, kiedy powiedzieć o Facebooku i Instagramie. To nie są serwisy społecznościowe, które mi się kojarzą z uzyskaniem fachowej pomocy, ale mimo wszystko się dzieje super. Ale rzeczywiście my, myślę, że tak jak przez długi czas byłem zdecydowanie jednym z tych, którzy tam zawracają głowę na infolinii, to przerzuciłem się na Whatsappa ze względu na to, że mam coraz większą niechęć do wykonywania rozmów telefonicznych, ale też dlatego, że to jest taki rodzaj, hmm, pewien, wydaje mi się, że dla mnie dość dużo hmm, prostszego rozwiązania, kiedy mogę sobie skopiować numer rezerwacji mm -hmm. albo szczegóły biletów, wkleić, opisać problem i za chwileczkę to, to, to rozwiązanie przyjdzie. I hmm, rzeczywiście tam doświadczyłem dokładnie tego, że sobie wysyłaliśmy uśmieszki i ja wiesz, tak się czułem taki trochę no, tak można? Z no, ja to, czego to się wstydzić? Tak, jako ludźmi. To prawda. Ale to, co jest też fajne, to to, że tak naprawdę pasażerowie mogą mieć taki customer service w kieszeni. Tak? No, mm -hmm. Korzystając z Whatsappa i z Messengera, to nie, nie musimy jakby od razu tej rozmowy kontynuować, cały czas być na łączach. Wiadomo, jesteśmy w różnych miejscach, zaniknie nam internet, nie ma nas przez chwilę. W związku z tym odkładamy telefon, jakby i pasażer do tego wraca w tym momencie, kiedy chce. Też to mu się zapisuje. My te rozmowy mamy archiwizowane, więc możemy do nich wrócić. Także pod tym kątem jesteśmy przygotowani w każdej chwili, całą dobę. Okay. A czy jest jakiś taki katalog spraw, które mogę załatwić na infolinii, dzwoniąc, a nie mogę załatwić na przykład na WhatsAppie czy w jakimś takim innym kanale tekstowym? Tak, są dwie takie rzeczy. One wynikają ze zmienności cen i jakby w, tym, w tej sytuacji nasza komunikacja nie jest, jakby może być troszkę. Utrudniona jeżeli chodzi o kupowanie nowego biletu, mm -hmm. no bo jak pewnie wiemy, każdy z nas kupował bilet, ceny się zmieniają. tak? tak. Ceny są zależne od wielu różnych czynników. W momencie, gdy my podamy jakąś cenę klientowi, klient nagle zniknie, nie ma go przez 20 minut, wróci po tych 20 minutach, stwierdzi: Okej, okay, cena jest super, chcę to kupić, a my mówimy: Sorry, już niestety się zmieniło. <grym> Więc no, nie chcielibyśmy tego tak robić, tak? więc, więc tego, tego nie robimy i to tutaj zawsze zachęcamy albo do kontaktu z infolinią, albo generalnie do zrobienia tego samodzielnie. My możemy pomóc, wytłumaczyć, jak to się robi, gdzie co trzeba wpisać, ale no, pod tym kątem tej, tej ceny nie chcemy po prostu podawać, bo ona się po prostu bardzo często zmienia. Mhm. No i w związku z tym tak samo jest ze zmianami płatnymi, które często są wykonywane przez pasażerów. Tutaj też cena zależy od tego, ile miejsc jest dostępnych na mm -hmm. nowym rejsie, więc cena się zmienia i no też musielibyśmy pilnować tego klienta, żeby on był cały czas z nami. Na infolinii to jest możliwe, no bo tam słyszymy, że ten no klient tak. jest, tak? Oddycha, mm -hmm. więc jeszcze jest. <laughs> ale ale w, w tej sytuacji po prostu byłoby to zbyt niebezpieczne, dlatego odsyłamy do, na infolinię albo odsyłamy na taki formularz specjalny, czy w ogóle na stronę internetową, gdzie takie zmiany można dokonać. A reszta wszystko jest tak tak jak na infolinii. Ale ciekawe jest właśnie to, że pewnie tak stereotypowo można by było o tym pomyśleć, że ten kanał telefoniczny jest taki od, od razu, tam chwilkę wiadomo poczekam, ale od razu uzyskam pomoc, a, a to jest trochę tak, że ja nie wiem, ja mam takie doświadczenia z wieloma mm, infoliniami, że jak napiszę do kogoś maila albo, albo jakikolwiek inną wiadomość, no to czekam tam dniami czy tygodniami na odpowiedź czasami, jak tam zawsze dostaje właśnie ten taki komunikat pod tytułem no jest tam zakorkowane, mamy dużo zgłoszeń i tak dalej. I pomyślałem, Kiedyś, że przetestuję waszego Whatsappa w ten sposób, że wsiadłem w taksówkę w Szczecinie i do Goleniowa tam jest kawałeczek i zapomniałem zrobić odprawy sobie w, odpowiednio wcześniej. A ta onlineowa, z tego co pamiętam, się zamyka na dwie godziny przed lotem, mm. w związku z tym to już muszę dokonać z pomocą um, czyjąś. Um, I nie byłem pewny, czy, czy ktoś mi pomoże na lotnisku, więc pomyślałem sobie tak, że, okej, okay, zrobię coś takiego, że w momencie, w którym wsiądę um, i. Um, i, i napiszę na Whatsappie, jak to uda mi się uzyskać tę pomoc, to, to super, jak nie, to jak m, stanę na lotnisku, to, to zadzwonię po prostu. I zaskakujące dla mnie było to, że dokładnie minęło to tam pół godziny czy 35 minut i ta sprawa została zrobiona. I to jest o tyle było dla mnie szokujące, że domyślam się, że macie tych zgłoszeń bardzo dużo. I to nie jest tak, że które są pewnie bardziej priorytetowe, a któreś nie. W związku z tym tak sobie myślę o tym, czy to jest możliwe, taki rodzaj odpowiedzi, ze względu na to, że, że Wy posługujecie się pewnego rodzaju schematami, czy pracuje tam tak dużo osób, które to ogarniają? Więc z czego to wynika, że, że jesteście w stanie na to odpowiedzieć w miarę sprawnie, a nie po trzech dniach, na przykład? Jacy, nie pracuje dużo osób, ale pracują naprawdę świetne osoby mm -hmm. i one są świetnie do tego przygotowane, multiskillowe. Tak? One potrafią takich rozmów prowadzić kilka naraz. Okay. Nie dość, że jakby pracują z klientem pisząc na, na, poprzez komunikator, no to jeszcze mają dostęp do systemu rezerwacji na drugim ekranie. Więc tutaj jest, jest pełna koncentracja. Kto potrzebuje, to sobie puszcza też na słuchawki muzykę, żeby się lepiej mm -hmm. jakby skupić. Także działamy i, i staramy się cały czas, żeby ten, ten czas odpowiedzi był jak najszybszy. Też mamy na początku takich czatów WhatsAppa czy Facebooka coś takiego jak Flowbot, który jest takim menu, gdzie klient po przeklikaniu różnych opcji. Dojdzie do y, miejsca, w którym otrzyma taką prostą informację, na przykład odnośnik do strony internetowej, więc też to taka forma obsługi na ten moment. Oczywiście chcemy się dalej rozwijać i wchodzić głębiej w te technologie, ale na początek to jest to. Poza tym, że, są, y, multi, że, że pracownicy są multiskilowi, też y, liczy się dla nas czas i ta punktualność, tak? bo sam lot, jako, jako linia lotnicza często jest wyróżniany za, za najbardziej punktualną linię lotniczą. Tak, my też, nam też zależy na tym czasie. Jesteśmy jakby w pełni zdyscyplinowani, żeby, żeby to wykonać w jak najlepszym momencie i jak najszybciej, no bo też na tym nam zależy. Ten pierwszy, pierwszy kontakt z pasażera, pasażera z nami powinien się zakończyć rozwiązaniem tej sprawy. Mm -hmm. I zdaje mi się, że to wychodzi, ponieważ my też. Jesteśmy bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju feedback, na opinie i po każdym zakończonym czacie klient otrzymuje taką bardzo prostą ankietę: 5 buziek od mm -hmm. najsmutniejszej do najweselszej i pole na wolny komentarz, więc to naprawdę zajmuje chwilkę, a dla nas jest bardzo istotne, więc też zawsze zachęcamy do tego, żeby wypełnić tę ankietę. No i mogę się pochwalić, że taki, taka satysfakcja no, tu jest na poziomie od 90 do 93%, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Także bardzo dziękujemy, i to nas też mobilizuje do, do dalszej pracy. Super. No, wydaje mi się, że to wiesz tak. Przede wszystkim bierze się z tego, że właśnie jest ta zasada pod tytułem załatwić sprawę przy tym pierwszym kontakcie. No bo gdyby tego nie było, no to rzeczywiście pewnie ten wskaźnik byłby mniejszy, chociaż i tak jest dużo większy niż się spodziewałem w takim znaczeniu. No bo jednak wiesz, ktoś dzwoni do ciebie z problemem, w związku z tym z problemem, pytaniem, ale, ale jednak to jest taka sytuacja, w której no coś muszę zrobić więcej, więc fantastycznie, że ostatecznie ten wynik jest, jest dobry. I tak sobie też myślę o tym, czy w momencie, w którym zbieracie sumę tych doświadczeń, na przykład tego, z czym dzwonią ludzie. Czasami, czy, czy zdarzyła się taka sytuacja, w tej, te rozmowy z pasażerami sprawiły, że z tego się jakoś stworzyło jakiś rodzaj takiego systemowego rozwiązania, że zostało to wdrożone ogólnie na podstawie właśnie tych doświadczeń czy ankiet, o których wspomniałeś? Tak, bo pasażerowie nas bardzo wiele uczą i, i wyciągamy z tego mnóstwo różnych wniosków, ale my też chcemy uczyć pasażerów. W związku z tym, te pytania, które pojawiają się najczęściej, trafiają później na stronę internetową jako konkretne artykuły. Też w tym momencie jest łatwiej odesłać pasażera na przykład na stronę, czy nawet w wyszukiwarkach to się szybciej pojawi. Więc to jest to, co, co rozwijamy, jakby cały czas gdzieś tam rozbudowujemy na podstawie konkretnych pytań i, i sugestii. Mamy też możliwość na naszym IVR-ze poznania statusu rejsu. O to często były pytania na infolinię więc to też jest możliwe. Tak samo te dokumenty, o których już mówiłem, to też pytanie, które się często pojawia. No i generalnie chcemy, żeby nam jak najwięcej przekazywano informacji, jak najwięcej nam sugerowano i we współpracy z e-commerce jesteśmy w stanie na przykład stronę czy naszą aplikację poprawiać, ale też kontakt center, jeżeli chodzi o technologię, o. O strategię, o, o badanie ruchu, to wszystko jest dla nas istotne. No i też jakość, tak? bo tutaj nie zapominamy o tym, że nie tylko czas się liczy, ale też jakość. Mamy grupę certyfikowanych trenerów, którzy na bieżąco odsłuchują rozmowy telefoniczne, czytają te wszystkie czaty, które tworzymy. No, bo myślę, że ta jakość nas gdzieś wyróżnia. Super. A teraz chciałbym z tobą zrobić taki eksperyment, na którym nie wiem, czy się w ogóle zgodzisz, ale jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację taką, że tutaj nie ma tych mikrofonów, nie ma kamery i tak dalej. i Siedzimy po prostu jak, jak dwóch kumpli i mówić tak: Maciej, okej, okay. wszystkie kamery wyłączone. Gdybyś mógł mi jako pasażerowi. Dać takie, wiesz, protipy, jakieś takie naprawdę dobre praktyki. Jak to najskuteczniej zrobić? Jak najlepiej doprowadzić do sytuacji, w której uzyskam odpowiedź na moje pytanie albo pomoc na mój problem. To co by to było takiego, żebyś, żebyś wiesz, powiedział, nie tak ładnie oficjalnie, mm -hmm. na takiej zasadzie jak rzecznik prasowy um, udziela pewnie takich, <laughs> takich informacji, ale tak wiesz, tak czysto prokonsumencko. Jak najszybciej to zrobić, jak najsprawniej um, uzyskać jak najszybszą pomoc. Zależy od tego, jaki kanał wybierzemy i który jest dla nas najbardziej wygodny, ale myślę, że głównie takie tipy to by się przydały przy obsłudze na infolinii, no bo tu jednak jest czas wiszenia na telefonie, no to zawsze gdzieś tam ręka boli, więc po co tak długo czekać. To, co warto, na pewno przygotuj sobie kartę płatniczą, mhm. jeżeli chcesz coś kupić. I jeżeli chcesz coś kupić, typu dodać jakąś usługę, sprawdź, czy masz odpowiednie limity ustawione na karcie, żeby później nie trzeba było w trakcie tego jeszcze robić, no bo to dodatkowy jest czas i, i stres. Ale to, co dla nas jest najważniejsze, w ogóle, żeby cokolwiek zrobić, no to numer rezerwacji. Mhm. Numer rezerwacji, ewentualnie numer biletu, żeby nie szukać, nie pytać, nie krzyczeć. Tylko mieć to przygotowane. Sam numer rezerwacji zdaje się być prosty, bo to jest 6 cyfr czy, czy liter, ale też pamiętajmy zawsze, że tam nigdy nie będzie zera, zawsze będzie wielkie O, okay. więc to jest ważne. Czasami też często, często się myli jedynka z L, mhm. więc to, to warto gdzieś sobie dokładnie sprawdzić, żeby po prostu nie było z tym problemu i, i gdzieś tam nerwów, że, że nie możemy tego znaleźć. W przypadku, gdy dzwonimy na, do programów lojalnościowych Morel dla firm, no to w tym przypadku warto mieć numer swojej karty, numer tego programu i przygotowany PIN. My tego PINu nigdy nie prosimy, nigdy nie prosimy o cały numer PINu, tylko zawsze trzy losowo wybrane jakieś cyfry. Mm -hmm. Więc tak, no dane karty płatniczej, dane rezerwacji. Dobrze jest mieć coś do zapisania. Jak zakładamy rezerwację przez telefon, to my podamy później. Oczywiście wyślemy maila, ale mm -hmm. też podamy kod rezerwacji. Jeżeli my rezerwujemy bilet na przykład do Stanów, to wymagane jest wpisanie dokumentów podróży, więc paszport też trzeba byłoby mieć przy sobie od razu. No i oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, dzwoniąc, czy być przy komputerze, czy mieć gdzieś dostęp, żeby na przykład sprawdzić od razu, czy przyszedł mail z rezerwacją, żeby później nie dzwonić po raz kolejny, że, go, że tego maila nie ma. Ale generalnie, jeżeli coś chcesz szybko, no to zachęcamy do samodzielnej mhm. obsługi. Naprawdę tych, te możliwości, które są na stanie lotkomu, jest ich na tyle dużo, że można zrobić coś samodzielnie. Ale jeżeli się nie da lub jest w tym jakiś jakiś kłopot, lub nie jesteśmy pewni, to wtedy dzwonimy, piszemy. Okej, okay. tak naprawdę to, co powiedziałeś, może się wydawać oczywiste, ale oczywiste nie jest pod tym względem, że jak na przykład czasami stoję w kolejce na poczcie i wszyscy narzekają, że tam jest kolejka, i widzę kogoś, kto podchodzi do tego okienka, i to jest ten moment, w którym zaczyna szukać awiza w, w torebce, to domyślam się, że to właśnie też generuje tak. problemy i na przykład, właśnie korkuje infolinię, kiedy można było to wcześniej sobie przygotować i załatwić. A czy to jest trochę tak, że ty obserwując to z perspektywy osoby, która nadzoruje, jesteś w stanie zauważyć różnice pomiędzy zapytaniami, które przychodzą w tym kanale telefonicznym czy w kanale pisemnym? To jest taka sytuacja, w której nie wiem, to, 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 trochę różni ludzie korzystają z jednego i drugiego, albo są różne zapytania. Czy, czy tych różnic nie ma tak naprawdę? Zawsze się pyta o to samo. Znaczy myślę, że mimo wszystko więcej nas łączy niż, niż dzieli, jeżeli mhm. chodzi o te dwa, dwa strumienie. E Zależy też od tego, co pasażerowie preferują. Niektórzy wolą mieć poczucie tego, że ktoś jest na tej linii i, i ktoś jest, że tak powiem, obok. Tak? Mm -hmm. Inni wolą, tak jak mówiłem, mieć po prostu to w kieszeni i odezwać się wtedy, kiedy jest to wygodne. Zapytania są może bardziej takie systemowe na, na infolinii, bo, bo chociażby zamówienie rezerwacji czy zmiana to bardziej się odbywa na infolinii. Na kanałach pisemnych bardziej tematy takie różnorodne. Nawet się zdarzyło, nie wiem, ludzie proszą o, o numery telefonów do do pilota, do stewardessy, do osoby, wow. która się działa obok, bo szukają miłości, aby byli... Więc no, nasze hasło kampanii Ważne z kim podróżujesz, po prostu zagadaj w trakcie tego lotu, żeby Bo no później... no my nie podamy tych danych, <laughs> niestety nie możemy. Okej, okay. a zdarzyły mi się takie desperackie prośby, na zasadzie spotkałem tę kobietę mojego życia, czy tak. serio? Wow. Tak, są, ale no niestety nie, <laughs> nie jesteśmy no, w stanie. Więc zachęcamy do, do wspólnego podróżowania, do odzywania się do siebie. To prawda. A też zainteresowało mnie to, jak powiedziałeś. Na pewnym etapie o tym, że no, wy planujecie nowe rozwiązania w zakresie waszej, waszego biura. Tak się zastanawiam. Czy masz teraz coś konkretnego na myśli, o czym możesz powiedzieć? Bo też wiem, że tam są tak, ścisłe tajemnice korporacyjne <noise> i o niektórych rzeczach nie można mówić. Ale tak sobie myślę o tym, jak dużo innowacji da się wprowadzać w dziale, który wbrew pozorom taki przebieg pracy ma dość tradycyjny. Nie? Jest pytanie, odpowiedź. I teraz, jest, teraz jest pytanie, co byście chcieli tam ewentualnie, jaki element dorzucić, żeby, żeby to się zmieniło? Czy no właśnie to myślenie o w ogóle branży Contact Center jako takiej. Prostej, tradycyjnej, to ja też sobie uświadomiłem poprzez to, że jakby w firmie mam możliwość stykania się z tymi nowymi technologiami w branży. Ogólnie, Contact Center jest, jest, no, to jest tak super rozwijająca się branża, jeżeli chodzi o technologię, że my też jakby chcemy to w, tym, w ten sposób się rozwijać. Zresztą na naszej strategii jest mówione o tym, że będziemy więksi, lepsi i tacy też będziemy w Contact Center. Myślę, że w tym momencie stoimy na, na progu stykania się z tymi najnowszymi technologi technologiami, najlepszymi dostawcami, i to wszystko jest jakby robione pod kątem tego, żeby pasażerom było wygodniej. Oczywiście chcemy wchodzić mocno w sztuczną inteligencję, ale nie na zasadzie, że klienci będą rozmawiali tylko i wyłącznie z botem, bo chodzi nam o to, żeby na tematy automatyczne przekierować sprawy. Które są po prostu bardzo, bardzo powtarzalne mhm. i które można zrobić samodzielnie, i w ten sposób będziemy rozwijać naszych pracowników, żeby oni mogli mieć styczność z tymi naprawdę trudnymi, skomplikowanymi sprawami, okay. gdzie klient no, nie jest sobie w stanie sam poradzić. Więc lepiej jest w ten sposób rozwijać, niż wsadać człowieka i kazać mu cały czas pisać to samo, bo po prostu się znudzi. No pewnie. Więc pod tym kątem tak, i chcemy, chcemy jakby mocno. Mocno się rozwijać. Dzięki temu poprawimy też nasz czas odpowiedzi, zarówno na infolinii, czy na kanałach pisemnych. Lepiej się jakby zintegrujemy systemami. Po prostu będziemy lepsi, skuteczniejsi. Szybsi też i, i myślę, że cały czas coraz bardziej profesjonalni w tym. Zarówno to będzie dla pasażerów coś, coś nowego, coś dobrego, ale też dla pracowników, tak? że będą mieli styczność z tymi na, naprawdę najlepszymi narzędziami do, do pracy i ta praca po prostu będzie fajna i komfortowa. No tak, już trochę nie, nie, rekru nie będziecie rekrutowali. Konsultantów, tylko w dużej mierze takich specjalistów, specjalistów od najtrudniejszych tak. przypadków nie? takich tak. najbardziej złożonych. Bardzo bym właśnie chciał, żeby ten kontakt z nami to było coś takiego na zasadzie eksperckiej, tak? Mhm. Że, że po prostu nie, nie jesteśmy zespołami, które przekazują informacje, które są już na stronie kopiuj i wklej. tylko naprawdę no, pomagamy w tych, w tych najbardziej skomplikowanych kwestiach. Gdzie jest potrzebny człowiek, tak? Potrzebna jest empatia, potrzebny jest profesjonalizm i ta pełna wiedza, której żadna sztuczna inteligencja w tym momencie nie, w tym nas po prostu nie pokona. Jasne. I z rozmów z naszymi ekspertami tutaj, yy, zauważyłem, że często jest tak, że jakiś rodzaj biura albo działu w ramach lotu. Ktoś ściśle współpracuje z innym, jak nie wiem, Biuro personelu pokładowego z biurem zajmującym się customer experience musi współpracować, no bo muszą sobie wzajemnie przekazywać informacje. Czy wy macie jakiś taki rodzaj biura, z którym też najczęściej współpracujecie albo, albo najczęściej się krzyżujecie, jeśli chodzi o Wasze działania? Mamy całą firmę od <laughs> no Tak, sobie tak. Tak, no my musimy jako jakby... front. Znaczy musimy, chcemy I, i, i na tym nam zależy, żeby z każdym mieć naprawdę dobry kontakt i. Yy... Zarówno to, o co pasażerowie pytają, to są często bardzo różne tematy, bardzo takie specjalistyczne, więc my wszystko gdzieś tam powinniśmy mieć w małym palcu, wiedzieć z kim się ewentualnie skonsultować, żeby to sprawdzić, więc przede wszystkim e-commerce, załogi pokładowe, siatka, tematy systemowe, marketing. Produkt. Wszystkie te tematy są, są nam bardzo bliskie. Zresztą my też budujemy tę współpracę z każdym i, i nam zależy na tym, żeby ta, żeby cała firma, jaką jest lot firmą, taką rodzinną, z tradycjami, z, z długą, bardzo historią, no, ta atmosfera też, żeby się przenosiła na, na naszą współpracę, więc jest, jest fajnie, jest przyjacielsko i jakby staramy się zawsze sobie pomagać. Też my przekazujemy bardzo dużo feedbacku, bo to my go jakby zbieramy. Mhm. Tak więc na podstawie czy ankiet, czy tego, z czym się pasażerowie kontaktują, to przekazujemy to do różnych działów, żeby na podstawie tych materiałów można było coś zmieniać. A tobie się też zdarza personalnie odpowiadać na jakieś rzeczy, na takie zasadzie, że myślisz, okej, okay, pójdę na tą pierwszą linię frontu zresztą i, i, i porozmawiam z pasażerami, albo będę im odpisywał, zdarza ci się coś takiego? Na szczęście nie muszę, bo mój zespół świetnie sobie z tym radzi, ale generalnie czasem, to, czasem też chcę sam, mm -hmm. samodzielnie jakby stanąć po tej stronie. Zresztą też z tego się wywodzę. Tak? U nas mm -hmm. wiele większość, myślę, pracowników kontakt center przeszło tą drogę. Od, od samego początku do, do, do tych funkcji specjalistycznych, ale są też takie dni bardzo intensywne, kiedy no, coś na nas spadnie. Mhm. Myślę, że każdy wie, o jakie sytuacje chodzi, chociażby pandemia, tak? No tak. która nas zaskoczyła. Wulkan. Wulkan. Wszystkie te, też te złe rzeczy, które się dzieją teraz na świecie. Tu też musimy być elastyczni, tutaj też jest bardzo dużo procedur, które się zmieniają, tutaj też są klienci, którzy są w tym zagubieni, nie wiedzą co mogą, na co mogą liczyć, na jaką pomoc, więc tutaj musimy bardzo szybko reagować i, i działać, więc tutaj wszystkie ręce na pokład, mm -hmm. bez względu na to, czy, czy jesteś konsultantem, czy jesteś kierownikiem, no, wszyscy gdzieś tam się wspieramy w tym, bo, no, bo jakby jesteśmy w tym cały czas razem. Pewnie. A też takie sytuacje nas bardzo wiele uczą, wyciągamy z tego wnioski, jeżeli chodzi o, o to, jak nam to poszło, jak nam poszło z ruchem, ze zbijaniem kolejki, mm -hmm. z przekazywaniem informacji. Więc z każdą taką sytuacją jest coraz lepiej, no i te intensywne dni, mimo że są ciężkie dla nas, to też są bardzo wartościowe. A propos tych trudnych momentów, pamiętam dobrze akcję lotu, która polegała na sprowadzaniu Polaków w trakcie pandemii, właściwie na, na moment przed tym naj, najgorszym mhm. czasem, to było tak, że Twoje biuro w tym brało udział? Yy, tak, całe kontakt centrum było w tym mocno zaangażowane. Okay. Mimo, że yy, oficjalnie przestaliśmy latać yy, rejsowo mhm. yy, i wiele jakby działów, biur gdzieś tam no, było w, w, w zastoju, tak, no, u nas ta, tej pracy było bardzo, bardzo dużo. Cały czas telefony dzwoniły. Na komunikatorach było tych wiadomości mnóstwo. Także pomagaliśmy też w tej akcji, zbieraliśmy dane pasażerów, którzy chcą podróżować z tych bardzo różnych odległych krajów. Ta siatka to, połączeń i logo lotu w ogóle było widoczne w tak wielu krajach, mm -hmm. że aż szkoda, że nie możemy tam teraz latać. Mam okay. nadzieję, że kiedyś będziemy mogli, bo, bo myślę, że pokazaliśmy też w tej sytuacji, na co nas stać. Mimo takiego szoku, który chyba wszyscy gdzieś tam przeżywali, mm -hmm. że, że nie wiemy sami też, co się będzie działo. Wtedy jeszcze nie było nawet pracy zdalnej, więc mm -hmm. to wszystko gdzieś tam było dla nas też niepewne, w jakiś sposób niebezpieczne, ale, ale chcieliśmy i radziliśmy sobie. Padały rekordy godzin przepracowanych. Mm -hmm. Wypitych kaw, ale, ale chcieliśmy i zrobiliśmy. No bo z jednej strony zbieraliście dane, ale potem, czy wy też byliście tym łącznikiem, który wskazywał, właśnie po zgłoszeniu, konkretnym pasażerom, że na przykład mogą lecieć albo że ten samolot przyleci po nich? To tak, tak, yy, tak, tak, tak wyglądało w praktyce. Znaczy tu, yy, łącznikiem, Tak, łącznikiem yy. zawsze byliśmy, zresztą my zawsze jesteśmy takim zespołem zadań specjalnych, yy. także tu wiele różnych. Yy, Sytuacji, kwestii już już rozwiązywaliśmy w ten sposób, także działaliśmy i jakby byliśmy cały czas tym pierwszym kontaktem dla, dla pasażerów, jeżeli chodzi o, o te rejsy, czy później o, o na przykład tę mnogość rejsów turystycznych, które się pojawiły w momencie, gdy, gdy ta odwilż pandemiczna przyszła. Mhm. To wszyscy ruszyli na wakacje i też wtedy byliśmy Jestem. pierwszą linią wsparcia. Tak, tak. W zupełnie innym temacie, ale jednak. I na koniec jeszcze mam do Ciebie pytanie: z, z punktu widzenia Twoich personalnych doświadczeń, jako <coughs> osoby, która jednak odpowiada na te pytania, albo też osoby, która nadzoruje te odpowiedzi. I, I czy jest jakiś taki katalog najdziwniejszych absolutnie spraw, z którymi się ludzie z, zwracali do kontakt Center na takiej zasadzie, że. Jak na przykład ktoś odebrał takie zgłoszenie, to po odłożeniu słuchawki mówił: Stary, nie uwierzysz, dlaczego dotyczyło to pytanie. Czy, czy są jakieś takie rzeczy, które sobie potem w biurze opowiadacie? Tak, to i na infolinii, i na kanałach pisemnych jest tego całkiem sporo. To już trochę to, o czym mówiłem wcześniej, czyli pytania, co można przewozić. Mhm. I, I to też są takie pytania, gdzie my no, nie jesteśmy w stanie tak szybko Odpowiedzieć, nie wiem, na przykład rybka w słoiku, czy jakaś prądownica, nie wiadomo o co chodzi dokładnie. Yes. To tego typu pytania, to właśnie co, kto by chciał przewozić, to jest tego bardzo dużo. Ale też na przykład w związku z przewozem zwierząt, mm -hmm. czy, czy jak mój pies utyje do lotu, to czy, a gdzieś tam wpisujemy wcześniej wagę mm -hmm. tego psa, to czy on będzie mógł lecieć, czy w ogóle można psa do plecaka sobie włożyć. Mm -hmm. Czy stewardessa z tymi psami jest w luku bagażowym i ich tam pilnuje? No, o szukaniu miłości już mówiłem, to też jest bardzo bardzo częste zapytania. No, ja też na przykład, czy sprzedajemy bilety autobusowe, o. czy będziemy latać z różnych bardzo dziwnych miejsc do jeszcze dziwniejszych, <noise> czy, czy można jeździć w wspomnianym kapeluszu. Okay. Także o, o takie, takie różne rzeczy można, można wow. się pytać. Tak? Na przykład, co będzie jutro podane jako obiad, więc to też jest. Naprawdę tak, A my pode... zmieniamy to, to, to menu, więc, więc tutaj jest to jakaś niespodzianka dla pasażerów, także dużo jest tego, my mimo, że jest to dla nas może w jakiś sposób zaskakujące, nie wiem, czasami śmieszne, no to tak czy siak jakby staramy się odpowiedzieć. Mimo wszystko odpowiedzieć poważnie. Znaczy tak. poważnie, nie czujemy, że, to, nie, bo też chcemy się dostosowywać tym tonem do, do pasażera, mm -hmm. tak? Mamy swoje standardy jakościowe, których się trzymamy, ale no jesteśmy dla pasażera, więc jeżeli on chce z nami mówić na ty, to my też będziemy mówić Jasne. na ty ja absolutnie nie powinienem być pracownikiem waszego działu ze względu na to, że przyszło mi tyle strasznych pranków i rzeczy, które mógłbym powiedzieć w momencie, w którym ktoś mnie pyta, czy jak pies przytyje pół kilograma, to, 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 to czy może lecieć, bo wtedy, nie wpadł intuicyjnie wpadłem na pomysł, że się poprosić taką pasażerkę czy pasażera o prowadzenie dzienniczka, wagi, na przykład wysyłanie mi zdjęcia tego, tego psa codziennie na wadze właśnie. No, to są straszne rzeczy, więc do, chwała wam za to, że mimo w Jakich pokus tego nie robicie. Ale wiesz, jakbyśmy cię zatrudnili, to na pewno byśmy cię tak dobrze przeszkolili. No z takiej obsługi, że y, nawet jakbyś takiego pranka zrobił. Y, to klient by wiedział, że to jest odpowiedni żart, okay. sublimowany, także tak. Jasne, no to super. Spokojnie, dalibyśmy radę, zapraszamy. Okay, nawet z takim przypadkiem jak ja, tak. to, to, to fantastycznie. Maciej, to było naprawdę bardzo miłe doświadczenie móc trochę się dowiedzieć, jak to wygląda po waszej stronie kabla telefonicznego czy po waszej stronie kabla internetowego. Bardzo ci dziękuję za wszystkie informacje No i życzę i tobie i nam wszystkim jak najmniej pracy kontakt Center. Jak najmniej, ale po prostu jak najbardziej konkretnej i jak najwięcej zadowolonych tak. klientów to tak. Super. Dzięki. Dziękuję.